Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Gromadzimy się tutaj w dzisiejszym dniu 11 listopada dla oddania czci naszej Ojczyźnie poprzez tych wszystkie osoby, które na przestrzeni tych 100 już dwóch lat, a na Pomorzu 100 lat przynajmniej, tak mocno byli zatroskani o jej wolność, niepodległość, tożsamość. Te owoce stuletniej pracy, działalności wielu pokoleń potrzeba nam nieść w kolejne lata. Dlatego tu jesteśmy, byśmy przypatrując się tym, którzy w szczególnych, trudnych czasach II wojny światowej życie oddali, tym w Lasach Piaśnickich, w podobnych miejscach, abyśmy ich nie jako śmierć traktowali, umieranie, i po to tu przyszli, ale poznali przez oddanie życia ich miłość do Ojczyzny, do narodu i Kościoła. Bo to jest istota martyrów, czyli oddawania czci męczennikom. Nie śmierć więc, ale życie nas tu przywiodło. Dzisiaj też szczególny dzień, 81. rocznica narodzin dla nieba błogosławionej Alicji Kotowskiej. Normalnie w kościele, w liturgii jest tak, że dzień śmierci męczennika zawsze obchodzony jako jest dzień narodzin dla nieba i w tym dniu obchodzi się jego wspomnienie albo uroczystość, czyli święto. Ponieważ czcimy błogosławioną Alicję w czerwcu 12 jest dzień wspomnienia błogosławionej Alicji 108 męczenników. Dlatego nie dzisiaj, ale możemy też właśnie w naszym środowisku tu przede wszystkim właśnie zawsze włączać w szczególny sposób jej obecność jako narodziny dla nieba. To znaczy właśnie potwierdzenie, że nie śmierć, ale życie nas tu sprowadza. Modlimy się o to życie od najmłodszych lat aż po najstarszy wiek dla wszystkich. Od chwili poczęcia do naturalnej śmierci w dzisiejszych czasach, o prawo do życia, o to, abyśmy właśnie pamiętali, że z tego prawa wyrastają wszystkie wartości, te naturalne, te Boże i te kościelne, które formują naszą tożsamość i naszą właśnie współobecność w Ojczyźnie jako jeden naród, który przy różnorodnych postawach, ale na tym fundamencie pozostaje i trwa. To jest nasze zobowiązanie do testamentu, który pozostawili nam poprzednicy w tych 100 latach historii. Pozdrawiam wszystkich i witam serdecznie na dzisiejszym mszy świętej Zaduszka Piaśnickich. Pozdrawiam kombatantów ze stowarzyszeń wojskowych, którzy hołdują i pielęgnują niepodległościową tradycję naszej Ojczyzny, a także rodziny szynsztackie, które także tutaj przybywają dzisiaj, by uczestniczyć w tej wspólnej modlitwie. Modląc się za życie, modlimy się także, aby ci, którzy to życie odbierają, nawrócili się, przejrzeli niejako na oczy i potrafili właśnie spojrzeć inaczej. O to wszystko tutaj trwamy. A nawiedzając poszczególne groby po mszy świętej, będziemy właśnie trwać na tej modlitwie, polecając po imieniu tych, którzy tu zginęli, myśląc także o tych wszystkich bezimiennych. A świadomi naszych słabości Boga przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i dam grazie Ciebie, że nas usłyszysz na myślą o poprzednim zlegowaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobrała Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj.